Dzień dobry kochani, witam się z wami, zapraszam was na kolejnego vlogmasa. Spędzam właśnie czas tutaj z Juliankiem, Mikołajek je śniadanko i powoli zaczynamy dzień, powoli się rozkręcamy. Spędźcie ten dzień z nami. Aż trudno uwierzyć, że już mamy 9 grudnia. Ten czas tak szybko leci, chwila moment do świąt leci, także przyszły tydzień zaczynamy już takie większe przygotowania. Na pewno zacznę bardziej myśleć już o tym, co przygotować, jeżeli chodzi o świąteczny stół. W tym roku sytuacja wigilijna u nas jest niby wyklarowana, bo zdecydowaliśmy się, że jedziemy do rodziny, do Macieja, brata i taty. Natomiast cały czas czekamy na to, czy nic się nie zmieni, jeżeli chodzi o obostrzenia, bo zmieścimy się w 5 osób, jakby, które dojadą poza mieszkańcami. Natomiast nie wiadomo, jak to będzie z przemieszczaniem się, bo byśmy musieli jechać do innego województwa. Także z jednej strony jesteśmy zdecydowani, natomiast gdyby sytuacja w kraju uległa zmianie, no to wtedy raczej spędzamy Wigilię tutaj w czwóreczkę. Nikt do nas nie będzie przychodził, przyjeżdżał na spokojnie i pewnie dopiero pierwszy lub drugi dzień świąt spędzimy najprawdopodobniej u mojej mamy. Także z jednej strony wszystko wyklarowane, a z drugiej strony czekamy na informacje, co to będzie dalej. Jestem ciekawa, jak właśnie w waszych domach i jak wasze rodziny planują. Czy jednak będziecie trzymać się tych obostrzeń, czy mimo wszystko nie obawiacie się i gdzieś będziecie tam przekraczać limit 5 dodatkowych osób na Wigilii? Wiem, że ludzie mają różne podejścia, także dajcie mi znać, w jakim gronie wy będziecie spędzać. Oczywiście inkognito napiszcie, żeby nie było, jeżeli planujecie obejść obostrzenia. No a wracając właśnie do wigilijnego stołu, to jeżeli będziemy jechać do rodziny, no to wtedy robimy na zasadzie takiej składkowej, żeby jedna osoba nie zarobiła się i nie stała w kuchni, wiecie, 2 tygodnie, tylko żeby każdy coś przywiózł. Myślę, że my raczej postawimy na rzeczy, które będzie można kupić, ponieważ nie mamy za bardzo czasu na jakieś wielkie gotowania, no ale chciałabym po pierwsze, żeby to było smaczne, po drugie, żeby było tradycyjne, a po trzecie, żeby się nie dublowało z tym, co kto inny planuje przygotować, także to musimy jeszcze skonsultować, ale myślę, że my raczej postawimy na ciasta, dlatego, że ja też będę chciała zrobić świątecznego piernika, którego każdy lubi i zawsze smakuje dobrze i zawsze wychodzi, robi się go bardzo dobrze. No oprócz tego pewnie zamówimy jakieś ciasta, no to zawsze kupujemy w Sowie, tak jak kupowaliśmy torcika na urodziny Mikołajka. W żadnej innej cukierni nie kupuję ciast jak tylko ta. Mamy sprawdzone. A tort bezowy Dakłas to po prostu moje najukochańsze, najulubieńsze ciasto, jeżeli chodzi właśnie o te cukiernie. No także tyle w skrócie, jeżeli chodzi o przygotowania. Jeżeli chodzi o czas, jaki tam spędzimy, to właśnie jedną noc, będzie to Wigilia i w pierwszego dnia będziemy wracać tutaj do Ostródy. Może wtedy spotkamy się z moją mamą czy z moim tatą. No zobaczymy. To akurat jest jeszcze wszystko do ustalenia, dlatego że w ogóle w tym roku wszystko jest takie dziwne, niepewne, nie ma co się nastawiać, nie ma co planować, a jak ostatecznie skończy się, że Wigilię spędzamy w domu, to pewnie wszystko pozamawiamy, pokupujemy, a swoją drogą, ile my możemy zjeść z Maciusiem, 2 dorosłe osoby i 1 mały Mikołajek? No niedużo, także 12 potraw wtedy by na pewno nie było, barsz z pierogami na pewno. Może moja mama coś by nam ugotowała, bo już nie gotuje, to już wiecie, mówiłam wam. No także wszystko tutaj jest jeszcze zawieszone i do ostatecznej decyzji gdzieś tam w połowie grudnia dopiero. No i zabrałam swoją ekipę tutaj przed domu, że Julianek zaśnie. Taki jest plan, żeby zasnął i wystawię go na balkon do czasu, kiedy uśpię Mikołajka. Wtedy wyjmę Julianka i może będzie dalej spał. Ale się nie nastawiam. Zobaczymy, ostatnie dni to nie za bardzo, chociaż wczoraj jak poszliśmy na ten spacer po południu, no to udało się, że spał, że sama go wybudzałam, bo mówię, nie pośpi w nocy. Więc spał mi 3 godziny, także jest okej. Dzięki temu zmontowałam ten film, który dzisiaj rano widzieliście. No i tutaj chodzimy sobie po parkingu, może dam radę namówić Mikołajka, żebyśmy się przyszli do sklepu, chociaż po bułeczkę, wiecie, ruszyć się z tego parkingu. No jesteśmy już w domu, kochani, a właściwie to już długo, długo jesteśmy w domu, bo Miko już kończy swoją drzemkę, Julianek też już skończył, spał
godzinę, więc całkiem spoko. Zdążyłam w spokoju zjeść sobie przynajmniej obiad, a Miko już dobija właśnie jego godzina, zaraz będzie wstawał, także na nic tu wielkiego się nie nastawiam, ale chociaż obiad zjedzony w spokoju. Tu Julianeczek leży. No, i tak sobie siedzimy i mam teraz chwilkę właśnie, żeby coś powiedzieć, bo chciałam się z Wami podzielić jedną rzeczą. Ostatnio mieliśmy, słuchajcie, kryzys laktacyjny. Myślałam, że nasze karmienie dobiegnie końca i już nie będziemy się karmić, ale przezwyciężyłam. To wiem, że to się zdarza często u kobiet i powiem Wam, jak z tego wyszliśmy. Na początku zaczęłam panikować, wiadomo, że mało mleka, że coś się dzieje, że on nie chce jeść piersi, że coś tam jest nie tak. I co teraz? I co teraz? O, wiecie, panika. I słuchajcie, stwierdziłam, że na spokojnie, nie ma co panikować. I cały czas go dostawiałam do piersi. Mieliśmy bardzo taki marudny dzień, to było, nie wiem, niecały tydzień temu. Bardzo taki marudny, on się denerwował, się miotał przy piersi. Miałam mleko, bo sprawdzałam, ale on nie, i tak wiecie, krzyczał, bo był głodny, ale też nie chciał jeść z piersi. Więc to było dosyć frustrujące i męczące, ale cały dzień tak przesiedziałam tutaj, właśnie go dostawiałam, aż ostatecznie na wieczór już podjadł, a też po całym takim dniu też czułam, że mam pusto, że mleka nie ma, że wiecie, już wszystko wyjadł. I w nocy już było w porządku. Potem drugi dzień też był słabszy, ale już o wiele lepszy niż poprzedni. I tak powoli wyszliśmy. Myślałam, że w ogóle mnie to nie dotknie, a jednak mnie to dotknęło i to prawie po 2 miesiącach, odkąd Julianek jest na świecie. Też Wam mówiłam, że ja właściwie nie miałam nawału mleka, że jakoś taka gigantyczna ilość. Jak mi się udało ze 2 razy ściągnąć mleko, to też nie były to jakieś zatrważające ilości, że mi tam leci to mleko strumieniami. Nie. Wydaje mi się, że jest go odpowiednio tyle, ile właśnie Julek potrzebuje, ale bez szału. No i właśnie nadszedł ten kryzys i taka troszkę byłam zestresowana, że co to koniec już karmienia. Właśnie słyszałam o tym, że tak się zdarza. No i po prostu dostawiałam. Starałam się nie panikować, żeby właśnie jeszcze bardziej, wiecie, głową negatywnie nie wpływać na laktację. No i jakoś po 2 dniach już naprawdę było w porządku. Nocki wtedy były dobre, ale w ciągu dnia, no to mimo wszystko jednak stresik był, bo to człowiek myśli, jaka jest przyczyna, co się dzieje, a może jednak to nie jest kryzys laktacyjny, tylko on się źle czuje, no ale nic nie wskazywało na to, żeby on się źle czuł. Wszystko wskazywało na to, że to po prostu taka sytuacja książkowa, także udało nam się zażegnać tą sytuację i teraz już jest normalnie, w porządku, karmimy się. I też często pytacie mnie, jak często karmi Julianka. Ja go karmię na żądanie i też nie jestem w stanie Wam odpowiedzieć na to pytanie o regularność, bo ja go karmię, jak on na przykład zje, wydaje mi się, że już jest najedzony, ale chce być przy piersi, trochę pociąga, więc tutaj trudno podać ten czas, bo czasami jest przy piersi 1,5 godziny, przy jednej i przy drugiej, mija godzina i znowu jest przy piersi, a czasami jest tak, że 3 godziny, bo na przykład miał drzemkę, nie jadł, więc minęły 3 godziny od karmienia. Wcześniej jak spał na balkonie, jak wracałam z dworu i potem go wstawiałam też do środka, czasem spał przecież właśnie wtedy 5 godzin, więc nie jadł 5 godzin. Także bardzo trudno mi to powiedzieć, jak często go karmię. Karmię go na żądanie, kiedy chcę, kiedy płaczę, kiedy potrzebuję. Na szczęście na dworzu wydłużył się ten czas, bo na początku się stresowałam, że mam tylko godzinę na spacer, bo trzeba wrócić do domu, on dłużej nie wytrzyma i będzie płakał i będzie chciał jeść. A teraz to się zmieniło i gdybym chodziła po dworzu 3 godziny, to on by spał w tym wózku. Także, tak jak Wam też ostatnio mówiłam, nie ma co porównywać dzieci, nie pytajcie się mnie o takie rzeczy, nie porównujcie, albo możecie pytać, ale nie porównujcie i nie przywiązujcie za dużej wagi do tego, że na przykład moje dziecko by jadło co 3 godziny, a wasze co 40 minut. Widocznie takie są jego potrzeby. Na zdrowie. Widocznie takie są jego potrzeby. I nie ma co tutaj się porównywać, bo jak się okaże, że jest inaczej u Was niż jest u mnie, to bez sensu możecie popadać w jakieś frustracje czy nerwy, bo wiem, jak to jest, sama jestem mamą, więc jak coś nie gra, jest inaczej, to już jest stresik, więc nie porównujmy. Jest różnie, pewnie u Was jest tak, jak Wasze dziecko potrzebuje, u mnie jest tak, jak Julianek tego potrzebuje. Po prostu. Dobra, kochani, odzywam się do Was później. Dzisiaj jeszcze czeka mnie samotne wyjście, mama ma wychodne. Idę do Pepko. Czekam, aż mąż wróci, wsiadam w auto, szybko jadę, bo wczoraj Wam mówiłam, z Juliankiem nie ma opcji. Takie kolejki do Pepko, żeby tam wejść, a on jak stoi w wózku, to się denerwuje. Więc muszę tam pojechać, wystać swoje, zrobić zakupy i wracam do domu. Także wolność i swoboda, z jakąś godzinę będę miała. Wszystkie mamy mnie rozumieją i wiedzą, co to znaczy wyjść samej. Nawet
złapałam się na tym, jak gdzieś stoję, to wykonuję ruchy bujania, ale to samo miałam z Mikołajkiem, że nawet jak stałam bez Mikołajka po jakimś czasie, stałam sama i wykonywałam ruchy bujania i Boże. Albo jak u mnie jest przed blokiem taki zjazd na wózki, to jak idę bez wózka, to też schodzę zjazdem dla wózków. Po prostu już człowiek nie myśli, tak, a z automatu robi pewne rzeczy. Już się tak przyzwyczaja, że w ogóle to jest szok, potem się tak śmieje sama z siebie. Nadszedł czas na kolejne okienko. Dzisiaj mamy dziewiątkę. O, jest dziewiąteczka. Jak oglądacie od początku mojego vlogmasa, to wiecie, że to jest mój pierwszy kalendarz adwentowy w życiu i powiem wam, że bardzo mi się to spodobało. Nie wiem, dlaczego wcześniej, zanim nie zaczęłam sama oglądać YouTube'a, nie wiedziałam, że w ogóle takie coś jest, że są takie kalendarze różnorodne, nie tylko ze słodyczami, bo kiedyś myślałam, że są tylko ze słodyczami. A mało tego, jeszcze jako dziecko moi rodzice nie wprowadzali takiej tradycji, nie wiem dlaczego, po prostu nie miałam pojęcia jako dziecko i potem młoda dziewczyna, że coś takiego jak kalendarz adwentowe są, jeżeli chodzi właśnie o jakieś otwieranie okienek, wyciąganie różnych rzeczy, ale bardzo mi się to spodobało i myślę, że teraz na pewno co roku będzie u mnie pojawiał się kalendarz adwentowy. W przyszłym roku już wiem też na pewno, że nie tylko ja będę miała kalendarz, ale również będzie miał Mikołaj i będzie miał Maciuś, to ja już o to się postaram, bo to jest fajna zabawa. Nie dość, że tak fajnie można zauważyć, jak te dni lecą tak szybko do świąt, to jeszcze codziennie jest taki malutki prezencik, taki smaczek w oczekiwaniu na święta, na Boże Narodzenie, na choinkę, na prezenty. Szczególnie mi się wydaje, że to fajne tak też dla dzieci, że dzieci będą wiedziały, że to tak kroczek po kroczku zbliżamy się do świąt, do tego wielkiego wydarzenia, do Bożego Narodzenia. Więc na pewno Mikołaj za rok będzie miał, Julek będzie jeszcze za malutki, ale Mikołaj już będzie miał 3 latka, więc na pewno będzie miał taki kalendarz. Powiem wam, że jakoś tak ekscytuję się tym kalendarzem, bardzo mi się on podoba i bardzo, bardzo żałuję, że wcześniej nie korzystałam z takiej inicjatywy i nie mogłam się tym cieszyć. No ale człowiek uczy się całe życie. Na szczęście mam nadzieję, że większa część życia jeszcze przede mną, więc no cieszę się różnymi kalendarzami. Dobra, ale nie gadam, otwieram. Czekajcie, dziewiątka, tak. Co to? Co to jest? Albo róż, albo cień do powiek. O ile się nie mylę, kochani, jest to róż. W tym przypadku no, kolor jest taki bardzo ciemny, prawie czerwony. Tutaj kamera oczywiście odrobinę przekłamują, też troszeczkę wpada w pomarańczowy. Jak dla mnie jest to za ciemny róż, ale jak mi się skończy mój, gdzieś tam na czarną godzinę, bardzo delikatnie, zobaczymy, no. Trzeba wypróbować, żeby ocenić. Także kosmetyk, który... To jest drugi kosmetyk właściwie, na który bym sama się nie zdecydowała, żeby go kupić, ale będę miała możliwość przetestowania i ocenienia. Przy okazji jestem ciekawa, jak mi wyjdzie ten makijaż sylwestrowy, bo tu wam mogę zagwarantować, że podejdę do tego bez żadnego planu, będę całkowicie improwizować, będę szaleć, ale będę się starać, żeby nie był to makijaż karykaturalny, tylko żeby był to makijaż naprawdę ładny, estetyczny, w którym będzie można wyjść na Sylwestra. Taki mam zamysł, także czekajcie tego filmu, a pojawi się na pewno przed Sylwestrem. No i z takimi różnymi z takimi różnymi kosmetykami, no to może być dosyć ciekawe. Dobra, odkładam dziewiąteczkę na miejsce i kolejne okienko za nami. Mam jeszcze do was pytanie, bo być może któraś z was korzysta i może mi podpowiedzieć w komentarzu, jak to się sprawdza i czy w ogóle się sprawdza. Chodzi mi mianowicie o szelki, o taką smyczkę dla dzieci. Myślę, żeby kupić dla Mikołaja, ponieważ chciałabym gdzieś dalej z nimi wyjść, żeby mi nie uciekał, żeby się nie stresował. I czy dzieci faktycznie się nie denerwują, wiecie, jak będę go ciągnąć, jak on będzie chciał iść w jedną stronę, ja go będę ciągnęła. No jak to technicznie wygląda? Czy to się sprawdza? Bo naprawdę poważnie się nad tym zastanawiam. Dostawki... Tu jestem, kochanie! Tu mama, tu! Tutaj, kochany! Tutaj! Cześć! Tam mam iść? Dobra, to jestem tutaj. Więc dajcie mi znać, czy faktycznie to się sprawdza. Tak jak mówię, dostawki do wózka nie chcę, ponieważ mi jest ciężko, w sensie no nie jest ciężko sam Julianek i wózek, ale czasami jak jesteśmy w czwórkę na spacerze, to na dół wkładamy jeszcze rowerek Mikołajka i ja już odczuwam ten ciężar. Więc myślę sobie, jakbym miała jeszcze dostawkę i 15 kg Mikołaja,
to już byłoby mi ciężko, także z tego zrezygnuję, a zresztą on woli chodzić, więc dajcie mi proszę znać, to akurat jest dla mnie ważny na czasie temat, bo chcę szybko zamówić, także zaraz jak się pojawią jakieś komentarze, to będę decydować, bo chcemy się już ruszyć dalej niż tylko ten nieszczęsny parking, bo ile można, ile można. No i plan samodzielnego wyjścia legł w gruzach, bo Mikuś też chciał wyjść. Maciej stwierdził, że z dwójką siedzenie w domu to bez sensu i to jest prawda, bo by Julek zaczął płakać, bo by nie było cycka. Więc widzicie, mam Julka, czekam aż Maciuś ubierze Mikołajka, zejdą na dół, wszyscy pójdziemy pod galerię, odprowadzą mnie, Maciuś pochodzi z chłopakami w okolicy, a ja zrobię zakupy w Pepco. Także widzicie, logistyka tak wygląda, żeby wyjść do Pepco, żeby mama mogła iść sama zrobić zakupy w Pepco, mając niemowlaczkę i dwulatka, to jest zaangażowana cała rodzina. Cała czwórka musi iść, żebym mogła zrobić zakupy, ale najważniejsze, że się uda. A powiem wam, że tak jak mieliśmy tylko Mikołajka na samym początku, jak był niemowlaczkiem, to by nam się nie chciało z jednym. Jakoś tak nie było tej weny, że dobra, to się zbierzmy, ubierzmy i idź sama do sklepu, ja was odprowadzę, czy coś. Nie, o, zgasła lampa. Czekajcie. Prędzej bym zrezygnowała już z tych zakupów, bo było to w pocie czoła, a teraz mamy zupełnie inne podejście. A, dobra, spoko. To ubierzmy dwójkę, ubierzmy siebie i po prostu idźmy. I cieszę się, że nam się to zmieniło. I dzięki temu no robimy zdecydowanie więcej rzeczy niż robiliśmy z jednym Mikołajem, mając tylko go na samym początku. Także znowu muszę stwierdzić, że z dwójką łatwiej, chociażby dlatego, że bardziej się chce. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale u nas zdecydowanie to się zmieniło. Ale miałam dzisiaj szczęście, zero kolejki do Pepco, a wychodziłam, to się zrobiła wielka kolejka, także super mi się udało, w przykasie zero kolejki, dostałam wszystko co chciałam, także jest dobrze. Chłopaki z tyłu, no muszę kończyć, bo Julianek się denerwuje, smoczka mu dam. Idziemy do domku, bo już późno, zimno, o, krzyczy. Dobra, odezwę się w domku. No moi drodzy, ja już odzywam się tylko po to, żeby się pożegnać. Karmię właśnie już tutaj Julianka, musiałam lecieć szybko, bo się zdenerwował. Maciuś i Miko idą tam z tyłu. Nie będę wam pokazywać w takim mini holu tego, co kupiłam w Pepco, tylko teraz wam powiem na szybko, że głównie to są ubranka na Wigilię, na pierwszy i na drugi dzień świąt dla dzieci. Parę drobiazgów, myjkę do butelek, taką wiecie, gąbkę, czapeczkę dla Mikołajka, także gdzieś tam we vloga będziecie widzieć, no i na pewno wam w osobnym vlogu pokażę wszystkie te ubranka, które dzieci będą miały na sobie podczas świąt. I też pokażę wam to, co ja planuję ubrać na Wigilię. Będzie to sukienka, której jeszcze nigdy nie miałam na sobie. Kupiłam ją w czasie ciąży i mam nadzieję, że będzie dobra, że wejdę w nią. Także kochani, to tyle. Będę się z wami żegnać. Zachęcam was do subskrypcji, jeżeli jeszcze tego nie robicie, bo większość osób, która mnie ogląda, nie subskrybuje. Także zapraszam. Będzie mi bardzo miło, jeżeli dacie mi znać w komentarzu o tych szelkach, co sądzicie, jakie macie doświadczenia. No i co? Standardowo widzimy się już jutro w kolejnym filmie i nie zakryję ręką kamery, bo mam zajętą. Buziaki, trzymajcie się, pa!